Hejka ludzie, z kasy strony Amroz, witam was w czwartym odcinku. Zagrajmy w Loki. Ruszamy dalej. O, coś zostawiłeś, fajnie. Oczywiście odcinek jest nagrywany za po poprzednim. To jest fajnie. O, jakie tu mordobicie nas czeka. Wii! Bum! Nie wiem, co się stanie, jak ten pasek cały dojść do końca. Trochę. A, wtedy... A, to jest taki szaf, wtedy jesteśmy o wiele szybsi. Dobrze, rozumiem już to. I szaf się skończył. Idą, nie idą, dobra. Mamy chwilkę. W takim razie... Aj, serio, muszę wziąć ten okrzyk. Zwiększenie gniewu, no dobra, weźmy go sobie. Wow. Mówię teraz kombosy. Zobaczmy to lekkie berło. I ruszajmy tutaj. Nie, że się regeneruje. No fajnie, ale tu nic nie ma, kurde, żadnej skrzyny, szkoda. Bum. Dobra, kolejni padli. To jest ich także sporo. No i od razu mam pełny gniew, fajnie. Rage mode activated. Jak to mówi Ragnar. Kurde, jakieś przedmioty zostały. No ten korona przeciwblokowalna, tak? To jest lepsze. Broń. 11-21. Znaczy jest słabszy. Lekki kij, krótki łuk. Buty, bransolety. Słabsze. Hełmy. To jest lepsza. I tarcza to wiadomo, dobra, wiecie co, otworzę sobie póki co to wszystko. A rzeczy takie, jak ta mała tarcza, będę wysyłał od razu do tego berła i kij, będę od razu wysyłał tutaj do składu, dzięki czemu będziemy mogli to szybko i od razu sprzedać. Dobra, ta część jest wyczyszczona. O, fuj. Jaki syf. Tu jest jeszcze jakiś koleś. To warto by było sprzątnąć od razu. Tor. No, to jest tylko magnet. Dobra, ale zawsze coś. No, w takim razie. Aha, tu mam się udać. A, ale przy okazji wyczyścimy sobie główną salę. Dzień dobry, zostanie Jolkę? Jolka w domu? O ile tu jest? Dobra, jesteśmy szybsi, silniejsi i piękniejsi. Możemy wygrać konkurs mody. Na pierdole. O! Czarnego. Dobry sprzęt dostaliśmy. Przechodzę tu przez nie, przez masę. Królu goblinów, where are you? Jest. Dobra. Wow, 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 dobra. On już jest silny, ale najpierw trzeba się pozbyć tych... ...tych osypów, chodźcie. Oj, on też idzie.
Patrzcie, jakie cwane, nie wyjdą. Wypijmy miksturkę. Dobra, on wyszedł. Teraz będziemy go bić. Dobra. Miksturka. No zresztą pewnie musimy go ubić. O, odwrężny kulisty buzdygan gniewu, nordycki hełm przeciw konfuzji, pierścień woli. Dobra. No właśnie, tak jak myślałem, że tak się musieliśmy go zabić. Więc przynajmniej mam kolejnego bossa za sobą. Dobra, to już nie było proste. Ale co się dzieje, te stwory zwykle mają po wiele więcej zdrowia niż my. Przecież i tak mamy ile? 210? Weź wszystko. Coś jest tutaj do zabrania? Nie. Dobrze. Co my tu mamy? Znaczy się, jak trzeba was szybciej pozabijać. Jeżeli fajne przedmioty będę miał. I am Death Incarnate. No to przynajmniej zadaje jakieś obszarowe obrażenia, więc jak te moje gnojki są jak u mnie. Parada. Nie, no sobie na nich dwa poziomy nabiję. Jeden cios, jeden trup. Tu jeszcze jesteś gnoj, się chowasz. Dobra, żaden skrzyń, dobra, ta skrzynia jest wyszczona, tu jest jeszcze jakiś koleś. Aha, tam się dwóch chowa. Zobaczmy w ogóle, co żeśmy dostali takiego fajnego. 44,65 na poziom 10, tylko że aj, szkoda. 30,45 broń dwuręczną, obieg dwuręczny, 30,45 słabszy, energia szansy na zamrożenie, plus 3 do maksymalnych obrażeń. 6% do celności, nie, jednak to jest lepsze. Zbroja. Egipska postać. Poziom 10, spoko. Co ja tu na dzień? Królewski pierścień. Się woli. No to od razu idzie mi się. Runy sobie zostaje napoje. Kawałek żelaza, sporo mam tego żelaza. To także, to także. Też. Też, też. To idzie papa. Tarcza zostaje, broń. I włócznia. Nie, dobra. Wszystko poszło do składu, dzięki czemu mam trochę bardziej przejrzysty ekwipunek. Dobra, wybijmy resztę tych gnoi, co tutaj są. Zmienimy sobie broń na to. Co się tu wiecie, pozwy tych wszystkich wrogów, to jest exp. Nam jeszcze niewiele brakuje, kurde, do poziomu. Przejdźmy następnego. Myślę, że z tego składu nie zdążymy. A, to jest ich sporo. No to na razie te rzeczy, bij. I poziom.
Nie, ta szarża jest jednak tutaj jednym z lepszych umiejętności, które kupiłem. Bo właśnie potrafi kilku przeciwników zabić. Zresztą są ultra słabi. No, zabierzmy te przedmioty. A, patnął cię ktoś tarczą. A szmygnął cię ktoś kiedyś tarczą. Lekki szpon. Syf. Syf. Asteckie syf. Syf. I na razie tyle. Jest ciemna grota. No. Gin. Pusto. A tam jest jeszcze cała armia. Tu jeden. Na razie. To skoszenie dwóch. O, red. Dobra. No szybciej, jeszcze trochę. Jeszcze tylko drobinki i ruszymy dalej z fabułą. Tam jest jeszcze jakaś kropeczka, widzę. Mówię, chcę się do wszystkich pozbyć, bo mówię, to jest exp, to jest kurde tutaj. W grach tego typu to jest właśnie jedna z ważniejszych rzeczy. Doświadczenie. Do niej dostanę? Aha, cwanie. Dobra. Dlatego... broń. Aha, spoko. Oni... Dobra, to są chyba maskotki tutaj. Mieli ten się bić. Więc ja tam się do nich nie dostanę. Szpon. I tarcza. Znaczy tamtych po prostu nie zabije. Szkoda. Szkoda, że oni tu, wiecie, jakieś legendarne itemy mieli. Co i tak, ale tak też. Tak się nam dosyć dobrze idzie. Wybijając sobie to wszystko do nogi. O, tak jak myślałem. Kurde. Dobra. Ech, brwadora. Nie to chciałem. Tu. Atrybuty. Siła o 2, zręczność o 1. Witalność o 1. I też coś jeszcze kasuje. A to mi schowaj. Znaczy ta broń, którą teraz mam, ta buława, czy ten młot, ogólnie jest za wolny, widzicie? Jest za wolny na tych małych kulach. Ta broń jest o wiele szybsza. Ale już na tego dużego, jak znasz? Sygona powinien właśnie obrywać podwójnie. Broń jest zrobiona z ognia, a my mamy broń z lodu. Mamy tak zwaną zimną broń. Dobra. Panowie ciepli, są? Dobra, mamy tu ich sporo. Przyłączenie broni. Oni nie mają już tam kolosalnego zdrowia. Chodźcie, że z tej broni to wystarczy, żeby ich tu zabić. Dobra, ale ten duży też ma trochę więcej zdrowia. No, ma 28. Jeszcze mnie podpalił. Cholera jedna. Dobra, zabij go. Lekki, długi łuk sprytu. Ma tarczę i mikstura many. Cudnie. Chociaż z many tak nie korzystam. Jak mag. O, skrzynka. Patrzcie, skrzyneczka jest. I nie śmieciło. Zmiana. Gdzie to mamy tutaj? Można powiedzieć, że gorącą atmosferę. Spójnie kolejna część do naszego... O, dobra, duży jest. Do naszego wyposażenia tutaj.
Ascetki długi nadgarstnik. Spoko. Zabierzmy to, co tu jest. A specjalne narzędzie kowalskie. Tu nie zabraliśmy i... Tak, ja myślałem, że najlepiej było wybić tu wszystko. I to chyba będzie ostatnia rzecz, którą powinniśmy zdobyć. Czyli pióro Feniksa. Uda się z Feniksem będę bił? Ej, ale ja nie chcę się z nim bić. On jest fajny, słodki. Ambros i jego dziwaczne rzeczy. Dlatego tutaj. Wow, ci to tu mają naprawdę ciepło. Na wszelki wypadek będziemy chodzić z bronią lodową, albo i nie. Zadać te małe gnojki. Z nas tego nie powinniśmy dać się radę. No gdzie ty mi win? No i tutaj też jak widać jest od zajumania i ciut. Jesteśmy szybsi teraz. Napój oczyszczenia bierzemy oczywiście. Coś się tutaj zostało? Nie, świetnie. Tu chyba mam w ogóle wytyczoną trasę. Więc możemy tutaj nie za bardzo się oddalać. Chociaż może. Zobaczcie się, jak przeszukam całą tą przeglądną lokację. Może jak kogoś zawiedzę, coś fajnego drobnie. Mały Feniks. Sorry, Feniks. Wiem, że jesteś kochany w ogóle, ale no niestety. Nie ja tworzę tę grę i musiałem cię zabić. O, ma fajny pomysł. Ale mam fajny pomysł. Ach, niestety wam o tym nie mogę powiedzieć, dowiecie się w swoim czasie, moi drodzy widzowie. I będę liczył na wasze pełne wsparcie, oczywiście. No zresztą sobie... ta mapa nie jest aż tak duża. Chociaż ilość odnóg, jakie tutaj teraz mam. Cios krytyczny. Tor nam znów przyszedł tutaj się ucieszyć. Zdajmy może do tego, bo to, z tego na razie najwięcej korzystam, jest to świetne. Coś tu krzyczy i na mnie pewnie biegnie. O, dwóch dużych. Mnie na tej razie broni. Trochę odbiec. Mała tarcza, coś słabo. Dobra, jesteśmy gorący. Dobra, chodźmy już może do tego tego Feniksa. Pat. Oni mają trochę więcej zdrowia, bo 104 widziałem. Ale mają po 35, coś nam robią. Czy ty mały? Właśnie nie ma już 104. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Brawa plama, wii. Ale skończymy jednak jedno. Hu. Wypijmy sobie jedną miksturkę. Kordela, zabierzmy. Dobra, goblinki, sio, leżeć. Należy, mam dobrą cenę przynajmniej na nich. Jeden cios. A uniknął, farciarz. Pożył o 5 minut dłużej. 5 sekund dłużej, przepraszam. Albo sekundę.
Już idę ci szukać tego Feniksa. Podróż eliminując każdego napotkanego. O, 45 zł, sporo. Jednak to chyba nie ten. Zobaczmy, co tu jest. W ogóle gram na najniższym poziomie trudności, to tak jest ciężko czasami. No proszę, widzicie, jednak opłaciło się to przy znalazł skrzynkę. Boże, gincie, mam was dość. Proszę, unikał cały czas. A, otwórzmy skrzynkę. Tak jak nie ma, to pułapka duża, to lekki sztylet więzi z ciemnością. Tak, powracajmy się z ciemnością. Darkness. O Boże, jak się ta gra nazywała? I właśnie facet był powiązany z ciemnością. Kurde, moja pamięć szwankuje. The Darkness chyba tak. No. To była fajna gierka, przyjemna. Mam 21 minut, a ja się tu cały czas tłukę. Wybaczcie. To jest za fajna zabawa. No chodźmy do, w końcu do Feniksa. No niestety oni mi nie dadzą przejść. Feniks na pewno ma też obstawę. Trzeba będzie inaczej. No, osłonił goś go. Niech pożyje on chwilę dłużej. Dobra. Zaczyna się schody. Umiotają tymi kulami ognia. Ten spadł. Czyli dostaliśmy. Grecki lekki strój. Statyczne norskie buty. Greckie sio. Wolność na błyskawicę, dobra, sio. Ostatki sio. Pozostaje, to jest dobre. Mała tarcza, broń, coś nowego. Lekki szponara. Na razie Cordelas także. Tu mnie ktoś atakuje. Gin. O, dobra, jesteśmy przy Feniksie. Przełączę sobie broń. Akurat poziom. Więc rozdamy go. A będziemy w witalność teraz o te całe wszystkie punkty. Potrzebuję więcej zdrowia. Feniksie, o Feniksie. A, to jest dopiero przejście. O Jezu, serce wulkanu. Serio? Tyle męczarni, dobić do serca. Chyba to zrobimy dopiero w następnym odcinku. Zobaczmy. Ta, dopiero w następnym. Pytanie, czy się będę tu mógł... Jest serce wulkanu. Poza czasem nordycki. Ale póki co się tutaj pobawimy. Że są Feniksy, większa ich ilość. Feniksy bardzo fajne, bardzo minutkie stworzenia, bardzo inteligentne wbrew pozorom, jeżeli wierzyć wszystkim przekazaniom. Feniks pojawia się w książce Klątwa Tygrysa w ostatnim tomie, jeżeli chcecie sobie poczytać o Feniksie. O innych książkach póki co nie słyszałem, bo już nie czytałem. Więc jeżeli znacie jakieś książki powiązane z Feniksami, chętnie napiszcie je w komentarzu, chętnie przejrzę to i może nawet przeczytam. Na swojego własnego... Na swojej własnej chęci. Zaczyna się robić trudniej. Czekajmy, no już, Shogun. Feniks jest gaz. Jeszcze tak wam powiem z tego, co przynajmniej
ja czytałem, Feniksy są właśnie strażnikami, pomagają, tylko że teraz jest taki problem, że Feniks żyje tylko jeden dzień. Wyobraźcie sobie, że żyć tylko jeden dzień i umierasz? Ale powiecie, no a wtedy rodzi się nowy Feniks. Tak, to prawda, ale ilość... zresztą tak mi się wydaje, ilość Feniksów, czy jaj, jest ograniczona. Ja się wpierdoliłem, nie jest potrzebnie. Nie, tak, dobra, szarża. Uff, dobra. Wykosiliśmy tutaj przynajmniej część wrogów. Znaczy, tylko tyle przesiłami zostawiasz taki kawał. Potem to nie będę chciał iść tam na górę. Ale w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Loki. Cześć ludzie, hejpa.